wcale. No właśnie, gdy osiągniemy... Możemy próbować to dopasować sobie do sprawdzania efektywności tych firm, z którymi sobie współpracujemy. No jeśli... Początkujemy my jako kraj w e-usługach, stąd też takie, a nie inne działanie, które ma zachęcić przedsiębiorców do zainteresowania się tego rodzaju działalnością. Myślę, że jest coraz lepiej, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Poza tym dwie duże agencje reklamowe z Warszawy, to jest Zuma. Gospodarka elektroniczna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Myślę, że przy dzisiejszym nasyceniu zarówno produkcji, jak i już nawet handlu, wytyczenie kierunków rozwoju dla gospodarki elektronicznej stanowi wytyczenie tych kierunków dla gospodarki polskiej w ogóle. Dziękuję i serdecznie Państwa witam. Bardzo mi miło. Wyjaśniam, natomiast to ostatnie, ten ostatni zapis, że nie mogą być dofinansowane projekty. W branży e-usług bardzo ważny jest pomysł i fakt, żeby być pierwszym na rynku. Także jeśli Polska, w której mieszka 37 milionów, porównuje się ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie mieszka 300 milionów ludzi, to można powiedzieć, że jakby Polska była 10 razy, Polska miała tych e-usług 10 razy mniej, to już byłoby ok. I wydaje mi się, że tak jest, że społeczeństwo się rozwija i te usługi bardzo fajne powstają. To bardzo proszę, punkt jest na stronie naszej informacyjnej. Możecie Państwo i drogą mailową. Instytucje powinny również wzbogacać swoją ofertę o rozwiązania z zakresu gospodarki elektronicznej. Na przykład dużym powodzeniem cieszy się wprowadzony niedawno pomysł zastosowania e-podpisu. Niedawno złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy, w którym proponujemy, aby obowiązek rozliczania PIT-ów podatników scedować na urzędy skarbowe. Jednak w tym rozwiązaniu musieliśmy ograniczyć się tylko i wyłącznie do tych podatników, którzy są zatrudniani przez jednego przedsiębiorcę. Aby zabezpieczyć w ten sposób wszystkich, musielibyśmy przygotować projekt bardzo skomplikowany i praktycznie nierealny do wprowadzenia ze względu na brak rozwiązań elektronicznych. Szanowni Państwo, witam serdecznie, dziękuję za przybycie o tej porze. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak wygłosi w tej chwili oświadczenie.